Kolejne uderzenie z dystansu, teraz z problemami obronił ten strzał Ullman. I drudzy zafundowali, kiedy są w tym spotkaniu. Prawdziwą strzelecką kanonadę, tutaj w taki sposób trafia do siatki Piotr Skiepko. Teixeira i gol! 1-1! Świetnie teraz zachował się na flance i kapitalne podanie Glinka trafia do siatki. Tracili panowanie nad futsalówką zawodnicy Moksu, ale szybko odzyskali piłkę, podanie w pole karne, ale teraz niewiele brakowało. Rusza Neme, dobry przechwyt, Neme uderza i dobra interwencja między słupkami Dawida Lacha. Kolejna akcja Moksu, podanie na lewą flankę i wygląda na to, że mamy wyrównanie. Zagrywa do tyłu do Luteckiego, Lutecki, André Luiz, nie dokładnie zagrywa piłkę Luiz. Teraz jednak przechwyt i gol! Lutecki, 3-2! Ostatecznie odgwizdane szóste przewinienie Moksu i też przedłużony rzut karny, ale może być wykonywany właśnie z miejsca przewinienia, uderzenie na bramkę i gol! 4-2! Mijają cenne sekundy, Neme, dobra interwencja Lacha, który teraz uderza na bramkę i gol! Dawid Lach podwyższa na 5-2. Łapieniec stracił piłkę, okazja dla gości Teixeira, gol, André Luiz trafia do siatki. 6-2, Dreman prowadzi już w Białymstoku. Młodzianie zapewnili już sobie awans. Potracili punkty, a teraz niewodne zachowanie Piotra Skiepko, co oczywiście obejrzy zawodnik Moksu żółty kartonik, a że jest to jego druga żółta kartka, to Skiepko zakończył swój udział w tym meczu. Teixeira czy Dobreńko? Teixeira, gol! 7-2, Dreman prowadzi po tym trafieniu w Białymstoku. Zabiło piłkę Osypiuk, Citko. Jeszcze Słoneczni starają się zmniejszyć rozmiary tej porażki i trafia w taki sposób do siatki nie kto inny jak Kamil Gryko. 30 sekund do zakończenia tego meczu. A już chyba nic się nie zmieni. Lutecki jeszcze szanuje futsalówkę. I kończy się mecz 27. kolejki StatsCor Futsal Ekstraklasy Białymstoku. Słoneczny Stok przegrywa z Dremanem Opole Kopręcice 3-7. Spójrzmy jeszcze na statystyki. Strzały celne 17-17. W strzałach duża przewaga Słonecznych, ale w tej najważniejszych ze statystyk wysokie prowadzenie gości.